Dzień dobry. Witamy serdecznie. Aleksandra Majkowska. Joanna Rudzka. Dzisiaj będziemy kontynuować temat czterolatka. Porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o rozwoju poznawczym i rozwoju fizycznym. W zakresie rozwoju fizycznego właściwie czterolatek jest już w zakresie tych podstawowych czynności samoobsługowych praktycznie samodzielny. To znaczy, że sam pójdzie do łazienki, do toalety, umyje ręce, skorzysta właśnie z toalety, ubierze się, umyje zęby, a przynajmniej będzie to ćwiczyć, rozbierze się i praktycznie chyba nie potrzebuje przy tym pomocy, jeżeli potrzebuje, to jest to niewielka pomoc. Potrafi też samodzielnie jeść, prawda? I łyżką, i widelcem pojawia się takie krojenie już, czyli współpraca obu rąk. Gdzie dziecko może sobie przytrzymać widelcem pokarm i go pokroić. Ponieważ jest takie sprawne, to też czuje się znacznie pewniej ruchowo. Tak więc bardzo sprawnie korzysta też z różnych urządzeń na placu zabaw, ale też ma... jest też bardzo kreatywny w swoich ruchach, lubi w swoim takim rozwoju ruchowym, tak więc lubi chodzić po krawężnikach, skakać z różnych rzeczy, wskakiwać na płotki, przeskakiwać przez różne przeszkody. Są to rzeczy, które czasem wprawiają w pewne zakłopotanie, czy jakiś lęk rodziców, czyjemu się, aby coś nie stanie, bo czasem ta przeszkoda jest dosyć wysoka, czasem jego właśnie różne tam gimnastyki wyglądają dosyć niebezpiecznie. Czy zabraniać wtedy? Znaczy, myślę, że warto jakby tutaj zawsze kierować się zdrowym rozsądkiem, tak? Tam, gdzie możemy dziecku pozwolić, żeby weszło gdzieś, wiedząc, że nie zrobi sobie krzywdy, albo że możemy je jakoś w bezpieczny sposób asekurować, warto pozwalać, bo każda taka aktywność jednak rozwija, mimo tego, że być może nie widzimy tutaj takich spektakularnych, nagłych zmian. Natomiast każda taka aktywność rozwija dziecko i coraz bardziej je usprawnia. Także jak najbardziej powinniśmy pozwalać, oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Warto chyba też dodać, że zdecydowanie nie należy zawsze zabraniać, bo po pierwsze, jeżeli dajemy takie przyzwolenie, żeby dziecko bawiło się tak, jak ono chce, to tak jakby to też trochę pokazujemy mu, że mamy dla niego zaufanie, a to buduje jego poczucie wartości, jego poczucie tego, że on potrafi, że on może, że on jest w stanie. Coś, co na pewno potem procentuje w życiu. A po drugie, nawet jeżeli czasem się przewróci, coś go zaboli, to też są takie doświadczenia, które musi zbierać, tak? Że nie możemy go ochronić przed każdym upadkiem, dlatego że to są też bardzo cenne doświadczenia na przyszłość. Po pierwsze, w ten sposób, jeżeli czterolatek się przewróci, to znacznie szybciej zrozumie, gdzie jest jego granica możliwości ruchowych, a po drugie, jak się z tego już ogarnie tak jakby z tego upadku, to też uczy się tego, że potrafi sobie sam poradzić, nawet jeżeli trochę go tam gdzieś tam bolało, to że za chwilę to mija i może dalej się bawić. A to też trochę się wiąże z tym, co tak naprawdę w sferze poznawczej się dzieje, bo czterolatek nabywa taką umiejętność już łączenia przyczyny ze skutkiem, tak, takiego myślenia o konsekwencjach tak naprawdę swoich czynów. Potrafi już składać pewne rzeczy w całość, tak? Czyli potrafi na przykład opowiedzieć pewną historię z następstwem czasu, bo właśnie ta sfera, jeśli chodzi o czas, o przestrzeń, też u czterolatka się mocno rozwija. Tak, i dlatego przykładowo na przykład, jeżeli rozrzucimy jakąś historyjkę obrazkową czterolatkowi na stole, to on już powinien umieć sobie ją poskładać w całość i powinien umieć opowiedzieć, co było na początku, co się potem zadziało, co było na końcu. To jest taki właśnie rozwój myślenia przyczynowo-skutkowego. Czterolatek też będzie już wiedział, że kiedy wstaje rano, kiedy wstaje, to jest ranek, tak? Kiedy załóżmy je obiad, to jest południe, a kiedy robi się ciemno i idzie spać, to jest wieczór. Czyli już też ma takie rozeznanie w czasie i potrafi też nazywać tak naprawdę pory dnia.
I myślę, że to jest jeden z ważniejszych takich rzeczy, które osiąga czterolatek w rozwoju poznawczym, że potrafi już planować, przewidywać i myśleć o konsekwencjach swoich działań, ale też rzeczy, które się dzieją wokół niego. Nie zawsze może mu się to podobać, tak? I nie zawsze może się stosować do pewnych reguł i zasad. Natomiast rzeczywiście już wie, że pewne rzeczy mają swoje konsekwencje. Więcej na ten temat możecie Państwo usłyszeć na serwisie mimamo.pl. Zapraszamy. Dziękujemy bardzo i zapraszamy na kolejne odcinki.